Cześć, witam w drugim odcinku Zagrajmy w Crusader Kings 2 Gra o Tron, w którym poznamy konsekwencje decyzji, aby nie płynąć do Astaporu, lecz do Pentos. Na początku gry mieliśmy sporo interaktywnych zdarzeń i niewiele innych rzeczy do zrobienia. Ponieważ przez dłuższą część gry Daenerys nie ma własnej ziemi, którą moglibyśmy zarządzać. Nie wiem jak w innych przygotowanych przez twórców scenariuszach, ale tutaj zdarzenia bardzo radykalnie wpływają na przebieg gry i jest kilka kluczowych momentów, w których nasza sytuacja może się zmienić. Pojawiło się teraz jedno z ostatnich zdarzeń, które twórcy dla nas przygotowali. Im dłużej gramy jako Daenerys, tym bardziej jesteśmy w kolejnach, z których trudno wyjść. Po długiej i niebezpiecznej podróży morskiej, silny Belwas w końcu dostarczył nas do Pentos. Tutaj Illyrio zaprosił mnie i moich zwolenników do swojej rozległej rezydencji, gdzie traktuje mnie z uprzejmością. Ale oboje wiemy, że nie jestem tutaj, by ucztować. Wkrótce Illyrio ujawnia swój prawdziwy plan. Twierdzi, że mój bratanek Aegon wciąż żyje i nie został zabity przez te wszystkie lata podczas buntu uzurpatora. Najwyraźniej znalazł schronienie na wschodzie, dopóki nie mógł się bezpiecznie ujawnić. Teraz jest czas, jak twierdzi, ponieważ ma wsparcie Złotej Kompanii, a ja mam smoki. Illyrio proponuje mi poślubienie mojego krewniaka, a w zamian Złota Kompania i Pentos pomogą mi w inwazji na Westeros i w odzyskaniu mojego dziedzictwa. W tym momencie Daenerys wyczerpała już wszystkie pomysły i nie mamy żadnych innych możliwości, dlatego przystajemy na propozycję magistra Illyrio. Jest tu podane, że Aegon poślubia Daenerys matrylinearnie i będzie odtąd znany jako prawowity syn i dziedzic Rhaegara Targaryena i Eli Martell z Dorne. Jednocześnie Daenerys, zrodzona z burzy, wypowiada wojnę Joffreyowi z Siedmiu Królestw. Książę Harry ze Złotej Kompanii dołącza do księżniczki Daenerys jako sojusznik. Do wojny o żelazny tron przyłącza się także ród kupiecki Mopatis, którego głową jest Illyrio. W Pentos na wezwanie Daenerys stawia się kilka regimentów liczących łącznie 10 tysięcy żołnierzy i prawdopodobnie drugie tyle ze Złotej Kompanii. A do zatoki Pentos wypływa 150 przyjaznych okrętów. Plusem tej sytuacji jest to, że z Pentos jest dużo bliżej do Siedmiu Królestw niż z Zatoki Niewolniczej, przez co łatwiej będzie nam przeprowadzić ewentualny podbój. I co najważniejsze, dzięki wychowankowi Johna Conningtona możemy zacząć ten podbój już teraz. Na wschodzie natomiast uwikłalibyśmy się w serię niekończących się wojen z Yunkai, z Meereen, Volantis i innymi państwami. Niespodziewanie przysłano nam kruka ze Słonecznej Włóczni. Khaleesi Daenerys Targaryen, dostrzegam, że przyczyna twojej walki z wrogiem jest słuszna. Chwycę za broń i stanę u twojego boku z uszanowaniem książę Doran Martell. I kolejny komunikat. Mamy nowego następcę. Gdy nasza postać umrze, będziemy grać jako Aegon Targaryen. Nieważne, czy jest on prawdziwym synem Rhaegara, nawet jeśli nim nie jest, małżeństwo matrylinearne gwarantuje, że ich wspólni potomkowie będą należeć do rodu Daenerys, a nie do rodu swojego ojca. W całym tym małżeństwie jest przynajmniej tyle dobrego, że mąż Daenerys jest uosobieniem wszelkich cnót. Aegon składa się z samych zalet i prawdopodobnie nie ma takiej osoby w Westeros, która by znalazła choć jedną wadę Aegona. W naszym panelu postaci natomiast znajduje się kilka artefaktów. Korona Daenerys, którą otrzymała prawdopodobnie z okazji ślubu z Khalem Drogo. Waleriańska szklana świeca, chyba też był to prezent ślubny.
Cień Wieczoru Skarf oraz Bicz Drogona, który symbolizuje kontrolę nad tym smokiem. Koronę możemy nosić tylko w przypadku, gdy władamy królestwem lub prowadzimy wojnę o nie, i ten warunek jest właśnie spełniony. Korony warto nosić, ponieważ postać otrzymuje wtedy kilka dodatkowych punktów do poszczególnych cech. Skoro według mechaniki gry Aegon jest Targaryenem, pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie podarowanie mu smoka. Jest to niebezpieczne, ale Targaryenowie posiadają wysoką premię przy próbach oswojenia smoków. Mam nadzieję, że młodego gryfa ta premia także dotyczy. By potwierdzić boską czystość swojej linii krwi, Khaleesi, Daenerys Targaryen i Aegon Targaryen pobrali się pod błogosławionym patronatem bogów, czyniąc w ten sposób zadość tradycji i odwiecznemu porządkowi. Teraz rodowi Pana Młodego należy się posag. Możemy wybrać, czy podarujemy jego rodzinie, kimkolwiek ta rodzina jest, mnóstwo złota i srebra, albo przekażemy zwyczajowy w takich przypadkach posag, lub też ograniczymy się do symbolicznego podarku. Zdecydowałem się na środkową opcję, czyli zwyczajową sumę. Będzie to 50 sztuk złota. Jest to i tak sporo. Teraz w naszym skarbcu zostały już tylko 22 sztuki złota. Mamy wieści z Pentos. Zarządca tej prowincji próbował wycisnąć dodatkowy podatek od miejscowej ludności. Chłopi stawili mu opór i sięgają po broń. Nie jest to teraz nasze najważniejsze zmartwienie. Jest tu podane, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy mamy możliwość wyprawienia wesela, które poprawi opinię wasali o Daenerys i zmniejszy ryzyko wystąpienia buntów. Koszt to 40 sztuk złota, więc ze świętowaniem chwilowo musimy się wstrzymać. Nie chcemy mieć długów w czasie trwającej wojny. Starzec imieniem Arstan Białobrody służy na twoim dworze od kilku miesięcy, ale wygląda na to, że jest kimś więcej niż zwykłym starcem. Okazuje się, że to Baristan Śmiały, usunięty z gwardii królewskiej uzurpatora. Błaga o przebaczenie za zatajenie swojej prawdziwej tożsamości i mówi, że będzie na twoje usługi, jeśli go przyjmiesz. Oczywiście przebaczamy mu i przyjmujemy ser Baristana do naszej gwardii. Teraz będziemy przeprawiać się z naszą armią przez wąskie morze. Z Zatoki Pentos popłyniemy wprost do Zatoki Czarnego Nurtu. W międzyczasie pojawiła się informacja, że Daenerys zyskała cechę odważna. W królewskiej przystani i okolicach widać wrogich nam żołnierzy w liczbie około 45 tysięcy. Co zaskakujące, nie są to wojska Joffreya. Na sztandarach mają gorejące serce Rlora, zatem z pewnością jest to armia Stannisa. Z jakiegoś powodu jest on naszym oponentem, mimo że nie wypowiadaliśmy mu wojny. Może dlatego, że nasze cele są sprzeczne. Z powodu tych wojsk nie będę się przeprawiał bezpośrednio do królewskiej przystani, tylko kawałek na północ. Miejmy nadzieję, że nasze posiłki z Dorn szybko do nas dołączą. Nasz dworzanin, Sir John Connington, chciałby się ożenić, prosi o pozwolenie, by mógł wybrać sobie odpowiednią małżonkę.
decydujemy się znaleźć mu kogoś odpowiedniego i jest zachwycony tą obietnicą. John nie posiada żadnych ziem, ale ma mocne prawa do senioratu Gryfiego Gniazda, który istniał historycznie w Krainach Burzy i należał prawdopodobnie do jego ojca. A teraz nie istnieje i ziemie te podlegają Stanisowi. Istnieje natomiast pomniejsze hrabstwo Gryfie Gniazdo, którym włada czerwony Sir Ronet Connington, prawdopodobnie kuzyn naszego dworzanina. Nad wyborem małżonki nie będziemy się specjalnie rozwodzić, wybierzemy Jane Frey z pomniejszego rodu Freyów z Dorzecza. Korzystając z tego, że armia Joffreya wyruszyła na południe, wkraczamy do królewskiej przystani. Przy okazji pojawiła się wiadomość, iż okres regencji właśnie dobiegł końca. Daenerys osiągnęła wiek 16 lat i może pełnoprawnie rządzić. A w królewskiej przystani za chwilę rozegra się bitwa. Przed jej rozpoczęciem wybieramy sobie ambicje oswój smoka. Wróg ma nad nami ogromną przewagę liczebną, dlatego smok może nam się bardzo przydać. Bitwa miała miejsce u Smoczych Wrót i my tę bitwę niestety przegraliśmy. Musimy się wycofać. Na szczęście w naszym kierunku zmierzają posiłki z Dorn. Teraz Jorah jest głównym dowódcą naszej armii, myślę jednak, że lepiej będzie, jeśli Daenerys stanie na czele. To zwiększa morale, gdy królowa bierze udział w walce. Na oswojenie smoka trzeba jeszcze poczekać. Smok musi osiągnąć wiek 2 lat, aby był zdatnym do bitwy. Naszym regentem uczyniliśmy Ser Baristana. Przy okazji wybieramy też królewskich gwardzistów i nadajemy naszym dworzanom inne pomniejsze tytuły. Siła naszej armii bardzo stopniała po tamtej pierwszej nieudanej bitwie. Całe szczęście, że książę Doran jest po naszej stronie. Teraz on szykuje się do bitwy i musimy mu pójść z pomocą. Dziwne, tę bitwę też przegraliśmy, choć wydawało się, że mamy dużą przewagę liczebną. Kampania pokazała, że Ser Jorah jest dobrym towarzyszem. Wysoko cenię jego opinię i bardzo mu ufam na polu bitwy. Zatem zawiązała się przyjaźń między Daenerys i Jorahem Mormontem. Bilans wojenny jest o dziwo na naszą korzyść, ponieważ okupujemy jakieś pomniejsze włości Joffreya. Pojawiła się podobna informacja o przyjaźni na polu bitwy jak wtedy z Jorahem, tylko tym razem dotyczy ona naszego dotrackiego brata krwi, Aego. Trzecią bitwę pod Bywater udało się wygrać. Minęło trochę czasu, zatem wreszcie możemy oswoić smoka. Zakończyło się to naturalnym sukcesem, ponieważ jest to bardzo prostym zadaniem dla Daenerys jako dziedziczki krwi starej Valyrii. Jesteśmy odtąd jeźdźcem smoków i możemy dosiadać smoka w trakcie oblężeń i w bitwie. Spełniliśmy tym samym naszą ambicję. Niestety mamy mocnego konkurenta w walce o żelazny tron, ponieważ niezależnie od nas wojnę Joffreyowi wypowiedział Stannis. Nie poddajemy się jednak i naszą nową ambicją będzie ujrzyj swój ród na żelaznym tronie.
Nagle nasza wojna z Joffreyem się skończyła i nie wiadomo dlaczego tak jest. Za chwilę to powinno się wyjaśnić. Król Stannis z Żelaznego Tronu uchwalił szereg praw, które ograniczają uprawnienia jego wasala, Wielkiego Septona w Królestwie. Jedno z tych praw zabrania wierze zbrojenia się, a więc wiara wojująca składająca się z synów wojownika i braci ubogich zostaje rozwiązana. Wiara wojująca przywrócona. Wiara w Siedmiu i Wielki Septon historycznie mieli dwa zbrojne ramiona, znane razem jako wiara wojująca, których powołaniem była obrona wiary. Synowie wojownika byli fanatycznymi rycerzami. Wielu pochodziło z rodzin szlacheckich. Rezygnowali z małżeństwa, by walczyć z wrogami wiary. Bracia ubodzy natomiast byli skromniejszym zakonem, składającym się z pospolitych mężczyzn i kobiet. Ci lekko uzbrojeni piechurzy chronili pielgrzymów w Westeros podczas ich podróży. Teraz Wielki Septon zdobył wystarczający autorytet, aby ponownie przywrócić wiarę wojującą. Szlachetni rycerze gromadzą się, aby dołączyć do synów wojownika, a setki plebejuszy dołączają do braci ubogich. Wiara teraz naprawdę jest siłą, z którą należy się liczyć. Moja pani, przynoszę wieści wielkiej wagi z królewskiej przystani. Brandon Stark splądrował miasto i wziął Lannisterów jako swoich jeńców, przyznając równocześnie żelazny tron Stannisowi Baratheonowi. Znany nam bękard Joffrey Waters został uwięziony w Winterfell przez króla Brandona Starka z północy. Cóż za zdrada ze strony Starków. Po serii wyniszczających bitew z Joffreyem z naszej ogromnej armii zostały tylko resztki. Zmierzamy do Blackhaven, żeby się przegrupować. Książę Doran na szczęście jeszcze żyje i Martellowie podtrzymują deklarację sojuszu. Mamy w Pentos jeszcze 4000 żołnierzy, którzy teraz są nam bardzo potrzebni i wkrótce ich tu przeniesiemy. W tej chwili jesteśmy już nie tylko Khaleesi Wielkiego Morza Traw, ale posiadamy też niewielką domenę w Pentos, którą otrzymaliśmy od Illyria. Jest to zamek Wrót Wschodu Słońca. Tam wysyłamy jednego z naszych doradców, aby zbierał podatki. Chyba pora zacząć się przyzwyczajać do tego miejsca. Wojna okazała się trudniejsza niż sądziłem i wygląda na to, że nieprędko ujrzymy nasz ród na żelaznym tronie. Moja pani, przyszły wieści z Winterfell. Lord dowódca Jaime Lannister domagał się próby walki od króla Brandona Starka, który go uwięził. Jaime dowiódł swojej niewinności przed bogami, zabijając swojego oponenta, Bryndena Taliego. Zatem Brynden Blackfish nie żyje. Wydarzenia potoczyły się podobnie jak w show HBO, gdzie armia Jaime'ego oblegała Riverrun i Bryndan Tully zginął z rąk Lannisterów. Wyświetliło się powiadomienie, że Ser Jorah ma pewne nowe pomysły, które stoją w sprzeczności z wcześniejszymi rozkazami Daenerys. Co możemy w tej sytuacji zrobić? Zdamy się na jego osąd. W wyniku tej decyzji Daenerys traci cechę apodyktyczna i odrobinę prestiżu. Wygląda na to, że nasz skarbiec świeci pustkami. Obyśmy przetrwali te trudne czasy. Oblężenie ziem Stannisa zaczniemy od małej wysepki należącej do jednego z jego wasali. Armia Uzurpatora wyszła nam naprzeciw i niestety bitwę pod Rafrock przegraliśmy. Bilans wojny w prawym dolnym rogu wynosi już 48 na naszą niekorzyść. Będziemy zmuszeni się poddać, gdy dojdzie do 100. Trzeba było użyć smoka w bitwie, nie pomyślałem o tym.
Jak widać, Illyrio jest jeszcze większym bankrutem od nas i darzy nas niechęcią. Najwyraźniej wszystkie jego plany związane z podbojem wzięły w łeb. Chcieliśmy się wycofać, ale znów dopadły nas wojska Stanisa. Nasza sytuacja wydaje się opłakana. Teraz sprawdzam różne rzeczy w moim panelu intrygi i rozważam dostępne opcje, których niestety nie ma zbyt wiele. Są tu informacje, ile smoków aktualnie żyje na świecie i gdzie się znajdują. Wynika z nich, że żyją tylko trzy: Drogon, Viserion i Regal. Cóż możemy zrobić? Wycofuję resztki naszej armii do Pentos. Bilans wojny przekracza już minus 70%, ale za to nasza domena przynosi stabilny dochód i niedługo do naszego skarbca zaczną napływać złote smoki. Wysyłam teraz Ser Baristana z misją dyplomatyczną do Winterfell, aby budował przyjazne relacje ze Starkami. Rezygnuję jednocześnie z mojej ambicji dotyczącej zdobycia żelaznego tronu i zamiast tego wybieram, że chcę mieć córkę. Daenerys ma trzech żyjących synów, Drogona, Viseriona i Rhaegala, dlatego jej ambicja posiadania syna jest już zaspokojona i nie jest w tej chwili dostępna. Po zrobieniu tego przyspieszam upływ czasu. Z jakiegoś powodu mieliśmy zdjętą koronę. Prawdopodobnie stało się to automatycznie, gdy skończyła się wojna z Joffreyem. Więc teraz zakładam ją z powrotem. Przeglądam cechy mojego smoka. A teraz rozważam możliwość wzięcia pożyczki z banku. Ostatecznie jednak stwierdzam, że nie jest to dobry pomysł. Bilans wojny ze Stanisem wynosi już minus 93%. Zastanawiam się, czy nie warto rozważyć wypowiedzenia wojny magistrowi Illyrio i zabranie mu jego rozległej dziedziny. Tak oto wskaźnik wojny ze Stanisem sięgnął minus 100% i ponieśliśmy klęskę. Musimy zapłacić kontrybucję i nasz skarbiec ponownie świeci pustkami. Daenerys ma 20 lat. Wojny z Joffreyem i Stanisem do niczego nas nie doprowadziły. Wydaje się, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia i wszystko jest przesądzone, ale nie poddawajmy się. Przyspieszamy upływ czasu i ponownie czekamy, aż nasz skarbiec się zapełni. Następczynią Stanisa będzie księżniczka Shireen Baratheon, która poślubiła matrylinę Arnię Edrika Storma, Benkarta króla Roberta. Jest ona wyznawczynią Pana Światła, podobnie jak ojciec. W jej panelu postaci odnotowano również, że została oszpecona przez szarą łuszczycę. O Daenerys zaś ma bardzo niską opinię. Ser Jorah prosi o pozwolenie na pojedynek z moim bratem krwi Aego, z którym jest skonfliktowany. Nie mamy nic przeciwko, zezwalamy mu na to. Dostrzegamy intrygującą kobietę na naszym dworze i rozważamy, czy nie wykorzystać jej talentów. Jest ona pochodzenia starowaliriańskiego, podobnie jak my, tylko że jej rodzina mieszkała w Tyrosz. Zastanawiam się, czy wszyscy, w których żyłach płynie krew starej Walirii, mają takie jasne, srebrne włosy. Wiemy na pewno, że dawni wasale Targaryenów, Velaryonowie z Driftmarku, leżącego niedaleko Smoczej Skały, także je mają. Przyjmujemy Meghe na nasz dwór i powierzamy jej stanowisko mistrzyni szpiegów, a odbieramy je naszemu bratu krwi, Jogo. Daenerys czuje coraz większe przywiązanie do Aegona i mimo iż początkowo było to małżeństwo z rozsądku, rozważa, czy nie mogłaby się w nim zakochać. Zgadzamy się na to i Daenerys oraz Aegon zakochują się w sobie. Jest to nam na rękę, bo wzrasta w ten sposób szansa na spłodzenie potomka.
tym akcentem kończymy dość smutny drugi rozdział w alternatywnej historii Daenerys. Jeśli chcecie się dowiedzieć, do czego nas to ostatecznie zaprowadzi, zostańcie ze mną. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.